Gabryś, możesz zagrać w GTA, wyjdź! Gabryś! Nikola! Pepe! Wyjdźcie! Chodźcie! Siema, tu Edi i Gabryś, czyli bracia. W dzisiejszym odcinku gramy po raz kolejny w wielkim garażu o 1000 polskich złotych. I oczywiście zagramy w chowanego. Wbijajcie łapki w górę, jak wiecie, 7099 łapek, to nagramy chowany w garażu, ale przegrany robi tatuaż. Dzisiaj wygrany dostaje 1000 złotych, szukającym będę ja. Zagramy 3 rundy w naszym wielkim garażu. Z nami oczywiście Pepe. I Spoko Nikola, która już weszła w klimat świąteczny. Tak, Spoko Nikola jest już w klimacie świątecznym. Zresztą zobaczycie, w garażu też już mamy choinkę. Zasady są takie, że jeśli jesteś nowy, to koniecznie subskrybuj kanał, bo kanał się mega rozwija. Jeśli chodzi o zasady chowanego, ja szukam 3 razy. To na początku każdej rundy włączacie stoper, bo zwycięzcą będzie ta osoba, której stoper będzie miał najdłuższy czas. Bo jeśli na przykład znajdę Pepe, to Pepe wyłącza stoper i jego czas się przestaje liczyć. Jeżeli tak się schowasz, że na przykład będziesz tylko pół godziny, no to masz duże szanse na wygranie już tylko i wyłącznie jedną rundą. Zobaczcie, w garażu jest dużo samochodów. Tutaj jest m.in. Lambo, Huracan, jest McLaren, Ferrari, Porsche, Bentley. Możecie chować się w bagażnikach, pod autami, w autach. Możecie chować się na całej przestrzeni garażu, a jest tutaj wiele różnych ciekawych skrytek. A ogromnym utrudnieniem będzie to, że ja będę szukał was po ciemku. Więc tutaj wasza wyobraźnia może zadziałać. Okej, każdy wziął po kamerze, a tutaj zobaczcie, mam magiczny pilot. Wystarczy jedno kliknięcie i światło gaśnie. O kurde, ale fajnie to super, no. Więc dla mnie będzie to mega utrudniona misja. Oczywiście będę mógł używać latarki. Wy jak się schowacie, też możecie użyć latarki, ale to możecie się zdradzić wtedy, więc raczej nie proponuję używania światła. Jedyne, zobaczcie, światło jakie będzie, teraz znowu zgaszę na chwilę, to te LEDy. LEDy po bokach. Te LEDy w sumie mogą troszeczkę pomóc. Osoba, która na swoim stoperze będzie miała najwięcej czasu na koniec, wygrywa 1000 zł, a za 1000 zł takich festyniarskich, świątecznych sweterków można by kupić bardzo dużo. Napiszcie w komentarzach ile. Ale czy jest festyniarski, czy świąteczny po prostu. Klimatyczny, świąteczny według mnie. Nie hejtuj Spoko Nikoli, Adi. Ale ja nie hejtuję, więc tylko lajkuję. Ty też lajkuj, dawaj łapy w górę. Wygram. Dobra, Pepe, jak zwykle, Pepe Optymista, piszcie w komentarzach Pepe Optymista. Ja idę za garaż, a wy czas start. Ja wam puszczam stoper na chowanie się. I światła zaśnięte, tak. Macie... Nie no, jak wyjdziesz dopiero z garażu, czas start. No a 3 minuty macie do start. 5. Nie będę się spieszył. Żeby oczywiście im było łatwiej się chować, to będą chować się, kiedy światło jest zapalone, ale dopiero kiedy ja wchodzę szukać, nastanie ciemność. Z racji tego, że się nie spieszę, to jeszcze sobie posiedzę z minutę. Ja już mam auto wybrane, do którego wejdę. Ja tym razem schowam się, patrzcie, pod biurko. Przykryję się kurtką i zobaczymy, czy mnie znajdzie. Ja gdzie się chowasz w ogóle? Nie powiem. No, tajemnica. No. Chowaj się. Ja nie mogę. No ale takiego nie wejdę. Ja cię przykryję. A nie widać mnie? Nie widać mnie? Dobra, słuchajcie, ja już jestem pod biurkiem. Zakryję się tutaj sobie tak obudowałam Pepe kurtką, żeby mnie nie widział. Teraz przesunę krzesło. No i trzymajcie kciuki. Dobra, idziemy w Mustangu. Z drugiej strony na pewno nie widać tylnego siedzenia. A jeszcze się położę, bo jestem na czarno i nie będzie mnie w ogóle widać. Wszystko zgasło. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Ty, ale jest fajny klimacik w garażu, jak jest zgaszone światło, bo wszystko garaż jest oświetlony LEDami po bokach. No i to jest taki piękny klimat. Jeszcze ta choinka w tle, to oświetlenie. I weźmy pod uwagę to, że jestem słabym szukającym. Ja prędzej znajdę ich, jak będę słyszał ich oddech. Wiecie co, jak jest ciemno, to można się schować pod fotelami i nikt tego nie zauważy, więc trzeba tutaj dobrze jednak... Kurde, tam mi się wydaje, że ktoś jest. Zupełnie nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. No nie wiem, gdzie oni mogą być. Chyba sobie na chwilę usiądę i wezmę tą kamerę, bo tutaj przeszkadza. Siema, kto się tu schował? Od razu wiedziałem, że ktoś się tutaj musi schować, bo to byłoby zbyt oczywiste. No i właśnie Spoko Nikola, zbyt oczywista. A już tak, ja tak siedziałam po prostu, tak mnie boi szyja. Piszcie w komentarzach zbyt oczywista Spoko Nikola. No, o, cicho. Coś słyszałem. Dobra, gdzie można znaleźć Gabrysia? Oczywiście, że za barem. Znaczy Pepe. Cicho? Coś tam słyszę. Szczerze to byłem przekonany, że ktoś tutaj będzie. Spoko Nikola od razu znalazłem, ale resztę ciężko jest znaleźć. Może w bagażniku. Nie ma! Pepe mi napisał na Instagramie, zaczyna w Messengerze zimno. Czyli wie, że gdzieś tutaj byłem obok niego, ale że nadal zimno. Pepe, gdzie jesteś? Mam dla ciebie podgrzewacz do dłoni, jak chcesz. Pepe dzwoni. Halo? Szukasz nas? No mordo, nie mogę was znaleźć, gdzie ty jesteś? Nie no, weź no, jakąś wskazówkę daj. Nie ma za darmo nic. Ej, jak to? Czuję się jak jakiejś grze, no on po prostu mnie cały czas widzi i mówi zimno. O nie. Ej, hardcore, to a gdzie może być Gabryś w ogóle? Ferrari też nie ma. Podświeć swoją twarz. Zrobić zdjęcie i cię wyślę. Co? Oni sobie jaja ze mnie robią. No ja nie wiem, gdzie oni mogą być. Pepe twierdzi, że zrobi mi zdjęcie i mi wyśle zdjęcie. Nie wiem, gdzie oni są. No tak, no ja jestem tutaj, co nie? A to jest BMW chyba, zobaczcie, to jest znaczek BMW. No jest taki creepy klimat, straszny, nie? Powiem wam, że jestem totalnie w szoku, nie mam pojęcia. Co to za dresy? Pepe tu jest! A Gabryś? Zobaczcie, Gabryś jest tu! Jejku, Gabryś, jak się zamknie, Wygrałem, tak? No wygrałeś, ale mogłeś jeszcze chwilę poczekać, bo ci się czas naliczał. Ale nieźle. Ej, tylko że maskrytka była taka słaba. Gabryś się jeszcze dodatkowo tym przykrył. W życiu bym cię nie znalazł, ale jak znalazłem Pepe, to Gabryś od razu krzyknął tutaj. Zaczynamy drugą rundę, ale chłopaki pozamiatali. Wszystko może się wydarzyć. Spoko, Nikola, jeśli znajdziesz najlepszą skrytkę teraz, to wiesz, mogę was szukać nawet godzinę. No różnie może być. Nie no, ze wszystkim. No nadal ze wszystkim. Nikola musi studowalić z kryjówką, tak. Nie? No, a z Gabryśem bardziej konkuruje na czas. Druga runda, ostatnia. Ej, Niki, ale wiesz, ja... to jest moja. Gabryś? Ej, ja myślałam, czemu Gabryś cały czas idzie ze mną. Powiedziałaś, że ja mogę. Nie, ale to było inne chowane, bo jest coś inaczej schowanego. Gabryś, nie. Przesada. Idź tutaj się chowa, ja nie wymyślasz. Słuchajcie, rodzinko, ja się chowam. To jest akurat idealnie wszystko czarne, dlatego myślę, że na pewno się nie skapnie. Właśnie tak wygląda tutaj, tak wyglądają kulisy, zasłanianie, nie? Dobra, zaczynamy drugą i ostatnią rundę. W tej rundzie może się wszystko zmienić. Za chwilę gaszę światło i nie wiem, po prostu jest naprawdę słabym, szukającym, ale może teraz pójdzie mi lepiej, zobaczymy. Dobra. Okej, nauczony poprzednim doświadczeniem, Pepe może schować się w autach. On lubi takie skrytki. Włącz stoper. Halo? Stoper włącz i cicho. No? I on często ma takie myślenie, że drugi raz nie będzie mnie szukał w aucie, więc możliwe, że się schował w aucie. Sprawdźmy Bentley, którego wcześniej sprawdzaliśmy. Nie ma tutaj żadnego. Pepe! Nikola! Gabryś, możesz zagrać w GTA, wyjdź! Gabryś! Nikola! Pepe! Wyjdźcie! Chodźcie! Dobra, powiem wam, że jest szansa. Chodź, już bardzo długo chodzi. Znowu dzwoni Mister Pepe. Dobra, muszę kończyć, bo chyba się... No, jakaś wskazówka? Kusisz tym GTA. Słuchajcie, sprawdźmy za lustrami. Rzeczywiście, lustra są takie dość oczywiste, ale... Zrób sobie selfie i mi wyślij zdjęcie. Nie, no nie ma nikogo. Ale wiecie co, dobra, zrobię selfie. Kurczę, nie słychać nic. Myślałem, że ich wezmę na słuch, ale... Kiedy wjeżdża rok 2020 i chcesz powiedzieć, że to był good year. Sucharediego. A może ktoś jest w G-klasie. A może ktoś jest... Wystraszyła mnie! Widzę ten stolik, że coś się nie do końca dobrze układało i myślałem, że to twój palec chciał cię dotknąć. A ty mnie widziałaś, tak? No widziałam, że już tak nie oddychałam nawet, że po prostu się nie... To jest ten moment, że już wiesz, że ktoś podchodzi, cię znajduje, ale ty jeszcze do końca wierzysz. A najgorzej, bo chciałam nagrać się swoją kamerą, ale wiedziałam, że tylko włączę światło, delikatnie nawet dźwięk usłyszysz, włączenia kamery. No. Dobra, ale to musisz mi pomóc, jak to szukać ich. Uwaga, dzwoni Pepe. Halo Pepe. Szukasz nas? No szukam, dajcie wskazówkę. Nie ma za darmo. Kurczę. Musisz? Dorzucam do nagrody 100 zł jeszcze. Musisz zrobić jedną rzecz. Jaką? Musisz zrobić sobie głupie zdjęcie i wstawić na Instagram. To wiesz co, zrobię głupie zdjęcie, więc po prostu zrobię zdjęcie Nikoli. Boż ty! Myślałam, że sobie po prostu od domu. Dobra, zaczekaj, wstawiam zdjęcie od nosa. Widać mnie, jest, dobra, dodane. Jest, zobacz, takie głupie zdjęcie wstawiłem, jak to wygląda, ktoś wejdzie sobie w relację, nie pokazuj. Jeśli chcecie zobaczyć, to wbijcie na Bracia Podłoga oficjalnie i na B-Boy Pepe Instagramy. Wtedy myślałem, że to było już mega ciężko, ale teraz to jest po prostu jakiś kosmos. Znowu spoko Nikolę znalazłem najwcześniej, ale Pepe i Gabryś... Co to są za małe larwy? Słuchajcie, mnie Addison niestety jako pierwszą znowu, ale obiecałam mu, że pomogę mu szukać chłopaków. Tylko mam pomysł. Napiszę do Gabrysia i do Pepe, ile mi dadzą do swojej wygranej i który mi da więcej, tego po prostu wydam. Gadałam właśnie z Pepe. Pepe powiedział, że da mi 200, jeżeli dam fałszywe wskazówki dla niego, a dla Gabrysia po prostu potem oddaję mu na tacy. Tylko że problem jest taki, że oni są razem. A Pepe jest w bagażniku, tym co był wcześniej w samochodzie, a Gabi się schował do samochodu. Więc po prostu tam Edi go pokieruje do samochodu. No i wtedy ja będę wygrana i Pepe będzie wygrany, więc zobaczymy. Pepe napisał wskazówkę, że bliżej kanap na pewno nie przy wejściu. Nie, no jaka opcja? Powiem wam, że zupełnie nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Gabryś, zamówiłem pizzę! Już się robi zimna! Ja nie mogę, tutaj jest Gabryś. Dzień dobry. Jak on się schował? No, powiem, że no niestety mnie znaleźliście, ale co? No drugie miejsce. Ej, no drugie miejsce, ale to teraz Pepe trzeba odnaleźć. Nie no, Pepe może wyjść, Pepe wygrywa. Dobra, czekajcie, zapalam światło i... jeszcze coś muszę powiedzieć. Co? Tak naprawdę ja też będę wygraną w tym odcinku, bo ja zrobiłam konspirację, słuchaj. Jak? No, zadzwoniłam do Pepe, zapytałam, gdzie jest. I się zapytałam, ile mi da pieniędzy za swoje wygrane, jeżeli wygra, jeżeli sprzedam Gabrysia, a ja go zostawię na koniec. Pewnie powiedział, że są w tym samym Czyli miejscu. Sprzedałaś brata, a ja jest ale, naprawdę? Ale to wykupię Lizaka, Gabryś. Oj, zaczekaj. O, więc Pepe jest w środku, no jest. O mój Bo nie! Ja też się chciałem tutaj schować. Gabryś, oni umówili się przeciwko tobie. Czyli wy, czyli po 500 zł wy wygrywacie? Nie. Nie, ja dam mi 200. No. Ja nie mogę. Dobra, tak czy owak, słuchajcie. Gratulacje dla Pepe, Nikoli, Gabryś też gratulacje, bo Gabryś byłeś na drugim miejscu, ale tak, sprytna. To ale nie jest... każdy jest wygrany w tym odcinku, słuchajcie. No w sumie tak, bo Nikola wygrała 200. To nie jest spoko Nikola, to jest sprytna Nikola. Dobra, słuchajcie, gratulacje zwycięzcom. Ja za chwilę lecę do bankomatu, wypłacam kaskę. Gabryś, ty już na swoim koncie masz coraz więcej pieniędzy, więc pewnie będziesz szykował komputer, bo jak Gabryś będzie miał 13 lat, będzie oficjalnie dla was streamował i nagrywał gaming, więc no, szybko zleci. Co, subskrybujcie kanał, no i co, do zobaczenia.